Od kilkunastu tygodni lokalną społeczność zamieszkującą gminę Szypliszki karmi się pomysłem utworzenia poradni rehabilitacyjnej. Miałaby ona powstać w budynku po wciąż jeszcze istniejącej szkole w Becejłach. Żywieni nadzieją mieszkańcy gotowi byli nawet ze zrozumieniem odnieść się do tego, by na potrzeby rehabilitacji zlikwidować placówkę oświatową. Postanowiliśmy sprawdzić, czy są szanse na utworzenie takiego ośrodka w Becejłach. Czy jest szansa na zakontraktowanie takich świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapytaliśmy o to u źródła. Umowy na ten rodzaj świadczeń są już zawarte, realizowane i zabezpieczają dostęp mieszkańców do świadczeń rehabilitacyjnych, poinformował nas Rafał Tomaszuk, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursy ofert na tego rodzaju świadczenia zostały zakończone w trzecim kwartale ubiegłego roku. Umowy z podmiotami realizującymi świadczenia rehabilitacyjne zawarto kilka miesięcy temu i jak wynika z informacji dostępnej na stronie NFZ, obejmują one okres kończący się za kilka lat, dokładnie 30 czerwca 2021 roku. Pozwala to sądzić, że nawet jeśli pojawi się w Becejłach podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, to będą to świadczenia realizowane na warunkach komercyjnych, czyli płatne z własnej kieszeni, a nie z portfela Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytanie zatem, co ze szkołą w Becejłach? Rodzice nie składają broni, wojewoda także. Dwie uchwały Rady Gminy Szypliszki dotyczące przekształcenia publicznych szkół podstawowych w placówki ośmioletnie wojewoda podlaski już zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotyczą one szkół w Becejłach i w Jasionowie prowadzonych przez lokalną fundację. Jak nas poinformowała rzeczniczka wojewody, niebawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prawdopodobnie trafi także uchwała dotycząca przekształcenia szkoły w Słobódce. Podlaski kurator oświaty na prośbę Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonał oceny merytorycznej uchwały Rady Gminy Szypliszki z 7 listopada 2017 roku w sprawie przekształcenia szkoły w Becejłach. Wypowiedział się także w sprawie pozostałych uchwał. Skutkiem tych opinii są skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto Kuratorium Oświaty poinformowało naszą redakcję, że 7 lutego bieżącego roku na ręce kuratora wpłynęło pismo informujące, że grupa rodziców złożyła do wójta gminy Szypliszki deklarację w sprawie zapisania dzieci do publicznej szkoły podstawowej w Becejłach. Kurator oświaty został także poinformowany przez rodziców, że do wójta gminy Szypliszki trafiły również trzy wnioski o utworzenie punktu przedszkolnego przy tej szkole. To rodzice zadbali o to, by kopie tych wniosków znalazły się na biurku podlaskiego kuratora oświaty. Przesłaliśmy te dokumenty po to, by kuratorium wiedziało, że do tej szkoły są chętni uczniowie, że potrzebne tam jest przedszkole, mówią nam rodzice, prosząc o zachowanie ich nazwisk do wiadomości redakcji.